muszę cię zapytać, jak wiem ono o też... Wiem o kogo. Wiesz o kogo i od razu pozdrawiamy cię, Sylwia, ale myślę, że nie jestem jedyny, który dzisiaj się ciebie o to pyta, ale przede wszystkim wielkie gratulacje z powodu świetnej oglądalności programu 99 gra wszystko. Nie wiem, ponad milion! Ponad milion. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze, że ja też tam byłem i tam trochę chodziłem korytarzami, patrzyłem, jak tam co to się dzieje za kulisami. Obserwując, jak wyglądają te konkurencje, już wiedziałem, że faktycznie będzie to dosyć kontrowersyjne i ludzie będą mieli dużo opinii na ten temat. Natomiast to, co się stało w kontekście Sylwii Bomby, jednak trochę mnie faktycznie zaskoczyło. Też takie dosyć proste pytanie, ale czy ciebie zdziwiło to, jaka to była ilość hejtu na Sylwię i czy są jakieś aspekty tego hejtu, z którym powiedzmy się zgadzasz, a z którymi bardzo się nie zgadzasz? Po pierwsze, byliśmy na programie, w programie było 36 osób znanych z TTV i to są bardzo różne osobowości. Ja na przykład i Jacek, jakby to nazwać, żeby nie użyć przekleństwa, mieliśmy, no, luźne dość podejście do tych konkurencji. Natomiast były też takie osoby jak Sylwia, gdzie chciały jak najbardziej wygrać ten program. I Sylwia jest osobą bardzo ambitną. Ja z Sylwią się lubimy, znamy od samych początków Guruboxa. Ja Sylwię bardzo podziwiam. Stała się influencerką, taką bardzo, bardzo zasięgową. Co dwa dni wrzucała post na Instagram, a ja czasem to robiłem raz na dwa tygodnie. Cenię ją bardzo za konsekwencje. Cenię ją bardzo za to, że postawiła sobie cel. Na przykład Sylwia bardzo chciała być w Tańcu z Gwiazdami. I co? I była. I zaszła tam, moim zdaniem, bardzo, bardzo wysoko. No i tak, był ten program. Sylwia bardzo chciała tam wygrać. Były pewne jej zachowania, które średnio mi się podobały. Na przykład konkurencja z Jelonkiem, gdzie nie szukała tego gwizdka w tym basenie z kulkami. Mimo, że sama poprosiła Jacka o to. Ale pamiętajmy, to jest telewizyjny show. Gdyby wszystkie były tam osobowości takie jak ja, to by było nudne, gdyby każdy miał tak wyrąbane na tą wygraną. Sylwia dostarczyła widzom emocji. No i co? Jestem przerażony tym, że tyle kobiet tak zhejtowało kobietę Sylwię. Ja rozumiem, mi też pewne zachowania się nie podobały, ale nigdy w życiu nie wezmę telefonu i nie napiszę tyle przykrych słów. Jest mi bardzo przykro, że żyjemy w takim kraju, gdzie Sylwia Bomba, Basia Kurdej Szatan może popełniły większy czy mniejszy błąd, ale nie mamy prawa ziać tą nienawiścią. Nie mamy prawa życzyć najgorszego. Pracujemy, my jesteśmy po to, ja, Sylwia, żeby dostarczyć widzom rozrywki, emocji też, ale nikt nie ma prawa tak, no tak strasznie cisnąć i życzyć najgorszego. Uważam, że to, co się dzieje teraz w naszym kraju, że chodzi o hejt, jest to bardzo przerażające. Ludzie, opanujcie się, nie hejtujcie. Ja nie muszę się wszystkim podobać, Sylwia też. Jednych lubimy, drugich nie, ale sorry, nie możemy nikomu życzyć śmierci i w ogóle jakichś najgorszych rzeczy. To jest moim zdaniem masakra i proszę was, nie róbcie tego.